Jesteśmy w Polanowicach koło Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim na polowym spotkaniu z odmianami kukurydzy Syngenta. Na tym polu prezentujemy w sumie 14 odmian mieszańcowych kukurydzy Syngenta z różnych grup wczesności o różnych kierunkach użytkowania, zarówno na ziarno, jak i kiszonkę, bądź biogaz, czy wreszcie o podwójnym kierunku użytkowania. Syngenta cały czas pracuje nad nowymi odmianami, stale poszukujemy nowych rozwiązań. Jest to doskonały moment, żebyśmy mogli przyjrzeć się niektórym wybranym odmianom z bliska. Jedna z nowości prezentowana tu dzisiaj w Polanowicach, SY Colosseum. Odmiana do uprawy głównie na kiszonkę, również z możliwością zbioru na ziarno. Bardzo wysokie plony świeżej, suchej masy, bardzo ładna, pięknie wykształcona kolba i kolejna nowość SY Fregat. Jej gospodarka wodą jest bardzo oszczędna, przez co dobrze znosi stres suszy, z którym w tym roku i w poprzednim mieliśmy do czynienia. I kolejna z nowości SY Marimba z grupy średniowczesnej V250. Piękna, beczułkowata kolba, pięknie wypełniona. Bardzo ciekawa propozycja dla rolników, którzy preferują odmiany w typie ziarna D. I ostatnia z nowości, którą chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć, SY Scorpius. Odmiana bardzo wysoko plonująca, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej. W jednej z lokalizacji doświadczalnych tego regionu, a dokładnie w Skołoszowie, uzyskała nieoficjalny rekord plonowania w doświadczeniach oceny odmian. Ponad 19 ton z hektara.